Ciąg 2, pierwiastki z 2, 4 oraz A jest geometryczny, wówczas tutaj stosujemy własność trzech kolejnych elementów ciągu geometrycznego. Tu mamy A, B oraz C, to zachodzi taka własność, pierwszy razy trzeci, czyli A razy C daje nam B do kwadratu. Pierwszy element ciągu razy trzeci daje nam drugi do kwadratu, czyli w naszym zadaniu to razy to da nam to do kwadratu. Czyli 2 pierwiastki z 2 razy A daje nam 4 do kwadratu. Czyli 2 pierwiastki z 2A to jest 16, dzielimy przez 2 pierwiastki z 2 stronami, a to jest 16 na 2 pierwiastki z 2. 16 z 2 się skraca, zostaje 8, czyli mamy 8 na pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność z mianownika, mnożąc górę i dół przez pierwiastek z 2. Mamy 8 pierwiastków z 2 przez 2. 8 z 2 się skraca, zostaje 4. Mamy 4 pierwiastki z 2. Nasze A to 4 pierwiastki z 2. Poszukajmy takiej odpowiedzi. To jest odpowiedź B.